Część druga rozdziału szóstego, profesora Wilczura, audio czytam buki, siara i wszystko jasne. Życzymy jego słuchania. Z szerokich, srebrnych ram spoglądał na im wielkimi, jakby lekko zdziwionymi oczyma piękna kobieta o jasnych włosach i dziewczęcym owalu twarzy. Wokół niedużych ust układał się jakby smutek. Piękna, wysmukła ręka o długich, rasowych palcach leżała bezwładnie wśród fałd ciemnego jedwabiu sukni. Zazdrość ścisnęła serce Łucji. Ta pani z portretu wydała jej się stokrociernie piękniejsza, nieosiągalnie wytworna i subtelna. Na imię jej było Beata. Usłyszała za sobą cichy głos Wilczura. Pewnego dnia wróciłem i zastałem dom pusty, odeszła. Porzuciła mnie, porzuciła dla innego, dla miłości. Ucja poczuła, że serce jej podchodzi aż pod krtań. Nagłym odruchem odwróciła się, chwyciła rękę wilczura i gorączkowo, nieprzytomnie wśród łukania, zaczęła ją całować, jakby jakby tymi pocałunkami chciała mu nagrodzić ową krzywdę, ową zbrodniczą krzywdę, wyrządzoną przez tamtą. Co pani? Co pani robi, panno Ucjo? Zawołał z oburzeniem wilczur nagle ocknąwszy się z zamyślenia. — Niechże pani da spokój, to do niczego niepodobne. Usadowił ją trzęsącą się od płaczu w fotelu, rozejrzał się po pokoju w poszukiwaniu karawki z wodą. Na stoliku przy kominku stał koniak. Nalał kieliszek i podał łucy, mówiąc stanowczym i łagodnym tonem, tym tonem, którym zwykle skłaniał pacjentów swoich do posłuszeństwa. — Niech to pani zaraz wypije. Posłusznie spełniła jego rozkaz i zwolna się uspokajała, podczas gdy on mówił. Trzeba panować nad swoimi nerwami, droga pani, trzymać się w ryzach. Cóż to z pani zaleka, jeżeli panią cudze cierpienia tak wyprowadzają z równowagi, że, że w starym, poczciwym profesorze widzi pani nagle kardynała, którego trzeba obcałowywać po rękach. A może pani chciała przez to uczcić mój sędziwy wiek, odebrać mi resztę złudzeń? No i jak pani teraz wygląda? Proszę zaraz powycierać sobie te nieprzystojne łzy podał jej swoją wielką chustkę, Aucja, wycierając oczy, powtarzała. Nienawidzę jej, nienawidzę. Uspokajała się zwolna. No, może jeszcze jeden kieliszek, zapytał Wilczur, zaprzeczyła ruchem głowy. Dziękuję i bardzo pana przepraszam za ten wybuch histerii, zachowuje się rzeczywiście okropnie. Przez kurtuazję nie śmiem przeczyć, umyślnie, gderliwym tonem, powiedział Wilczur. Nie śmiem przeczyć, zachowuje się pani jak pensjonarka z blednicą na podłożu skrofulicznym. Chciałem ją rozśmieszyć, lecz słowa jego nie dotarły do świadomości łucji. Czy pan, czy pani ją wciąż kocha? zapytała i przygryzła wargi, by znów się nie rozpłakać. Brwi wilczura ściągnęły się. Droga pani, tyle już lat minęło, tyle wody upłynęło, tyle razy wiosną grupie i porastał nową trawą. Czas robi swoje zostało mi po niej wspomnienie bolesne i dojmujące wspomnienie Odblizna, przebaczyłem to wszystko zamyślił się a po chwili dodał widzi pani i stąd może pani czerpać naukę co robi czas wszystko mija to co kiedyś mogło się nam wydawać wszechświatem w lat kilka później widzimy jako mały pyłek i pojąć nie umiemy dlaczego wówczas ulegliśmy złudzeniu o nie zaprzeczyła łucja Przecież Pani dziś wie, że ta kobieta była dla Pana wszechświatem. Prawdziwa miłość, choćby nawet wygasła, pozostaje czymś wielkim. Wilczur machnął ręką. To u takich samotników jak ja, kto wie, jakbym myślał dziś o Beacie, gdyby wkrótce po jej odejściu stanęła na mojej drodze jakaś inna kobieta, jakieś serce czuło, jakieś uczucie głębokie. Uśmiechnął się i dodał. Hm, ale na mojej drodze nie spotkałem serc czułych. Moją drogą. Nie chodzą kobiety. Ucja uśmiechnęła się. Chodzą, ale pan ich nie dostrzega, gdy zaś są tak natarczywe, że narzucają się same, zbywa je pan kazaniami o różnicy wieku. To nie kazanie, powiedział łagodnie. To perswazja. I nie tylko o wiek chodzi, nie tylko o wiek, panno Ucjo. Trzeba tu jeszcze wziąć pod uwagę, że właściwie jestem człowiekiem skończonym. Co też pan mówi? Zaprotestowała. No tak starym gratem wyrzuconym za burtę, przekonywał ją poważnie. Niech się pani zastanowi, jakie mogę mieć przed sobą perspektywy. Mógłbym rozpocząć praktykę prywatną u siebie w domu, lecz oznaczałoby to nieustanny kontakt z tymi wszystkimi ludźmi, których sam widok jest dla mnie nie do zniesienia. Jestem chirurgiem. W domu przecież operacji nie mogę wykonywać, a co stąd wynika, byłbym zmuszony zabiegać o udzielenie mi sal operacyjnych. Sama pani rozumie, że po mojej dzisiejszej rezygnacji narażanie się na jakieś pytania, uwagi, komentarze, czy choćby na spojrzenia byłoby ponad moje siły. Więc cóż mi zostaje? Dogrywanie. Pani z bene i to bez masła. Potrzeba pani wiedzieć, że jestem zupełnie zrujnowany. Ten dom, w którym teraz jesteśmy, też już nie jest moją własnością. Łaskawie zostawiono mnie tu na dożywociu. Uśmiechnął się ze smutkiem. Na dożywociu, w nadziei, że to niedługo już potrwa. Absolutnie nie zgadzam się z panem. Energicznie zaprotestowała Łucja. Pozostaje przecież panu, dopóki pan nie wyzbędzie się tej zrozumiałej zresztą drażliwości na punkcie stykania się z nimi... Tak olbrzymia dziedzina pracy, jak działalność naukowa, wykłady uniwersyteckie, klinika, piśmiennictwo. Wilczór zamyślił się. Nie, to nie leży w moim temperamencie. Mogę pisać tylko wtedy, gdy pisanie wypełnia mi wolne chwile od pracy aktywnej. Co zaś do wykładów, droga pani, i stamtąd mnie wygryzą. Nie nic mi nie zostało od zamknąć się w domu i czekać na śmierć przyjdzie zresztą ona szybko. Tak jak w przyrodzie to jest urządzone, że to, co niepotrzebne, samo się likwiduje, a ja. ja czuję, że jestem niepotrzebny. Otóż właśnie o to mi chodzi, panie profesorze. O to mi chodzi, że pan się czuje niepotrzebny. Chcę pana przekonać, że, że to jest tylko chwilowy nastrój, który wkrótce minie. Chcę pana przekonać, że w niczym nie osłabła pańska żywotność, że nie umniejszył się wcale pański geniusz ani energia. To, to chwilowa depresja. Nie wierzę w to. Więc przekonam pana. W jakiś sposób. Ma pan zaczętą tę swoją wielką pracę o nowotworach nie tylko zaczętą, co zarzuconą. Od roku już do niej nie zaglądałem. Brak mi wielu materiałów. Trzeba byłoby je zbierać, wyszukiwać, segregować, a przyznam się pani, że nie odczuwam do tego najmniejszej ochoty. Więc będę panu pomagała. Ja się tym zajmę. To byłoby poświęcenie z pani strony. Wie pani dobrze, pan naucio, że takiej ofiary przyjąć nie mogę. Ależ to żadna ofiara. Wydzieli mi pan za to część honorarium autorskiego, albo na przykład umieści pan przy swoim nazwisku moje, przy współpracy dr Łucji-Kańskiej. Ten zaszczyt to nie byle co. Po długich naleganiach Łucji Wilczuracz niechętnie zdecydował się wreszcie już nazajutrz rozpoczęli pracę. Przychodziła zwykle w godzinach poobiednich. Razem porządkowali rękopis, notowali braki, wykreślali z czasopism fachowych szczegóły bibliograficzne. Przed wieczorem gawędzili przy kawie, po czym Łucja żegnała profesora, by następnego dnia zjawić się z plikiem notatek czy książek wybranych z biblioteki. Praca posuwała się opornie. Wbrew przewidywaniu Łucji depresja Wilczura nie mijała. Nieraz odkładał pióro i wpadał w kilkugodzinne zadumy, po których nie był już zdolny nie tylko do pracy, lecz nawet i do rozmowy z Łucją. Pewnego dnia zostało go pijanego blisko rozpaczy, wciąż jednak nadrobiała minął i wciąż wierzyła niezłomnie, że stanie się coś, stanie się coś, co zmieni sytuację, zmieni usposobienie Wilczura. Tak? Minęły dwa miesiące. Czas upływał Łucji między pracą dla profesora, a zajęciami w lecznicy i zabiegami o pracę w jakimś innym zakładzie. Wprawdzie, bowiem ze strony profesora Dobranieckiego nie spotykały jej przewidywane przez nią na początku szykany, czuła się tam jednak fatalnie. Pozornie w lecznicy wszystko szło dawnym trybem, nie następowały żadne zmiany ani przesunięcia, jednakże atmosfera była zupełnie inna. Wrażliwsi, a do nich należała Łucja, wyczuwali to na każdym kroku. Nazwiska Wilczura nikt tu nigdy nie wspominał. W tym milczeniu wyrażał się jakby wstyd, że oto tak łatwo wyparli się, go wyrzekli i zapomnieli. Z Kolskim stykała się nieco rzadziej. Czasu ich decydującej rozmowy nie starał się powrócić do tego tematu, lecz nie zmienił się dla niej o sprawach prywatnych nie mówili ze sobą wcale dlatego też nie wiedział że łucja współpracuje z profesorem wielczurem nie wiedział też że poszukuje innej posady tylko raz gdy ją mimochodem zapewnił po rozmowie z dobranieckim że że jej stanowisko w lecznicy nie jest bynajmniej zachwiane odpowiedziała krótko nie zależy mi na tym w istocie musiało jej zależeć. Nadmiar lekarzy w Warszawie sprawił to, że o posadę było niezmiernie trudno. Jak dotychczas odwiedziła kilkadziesiąt instytucji, ale bez skutku. Zapisywano jej adres, telefon i obiecywano zawiadomić, gdyby wakans się otworzył. Tymczasem przyszedł marzec, a z nim wczesna tego roku wiosna. Na ulicach coraz więcej widywało się kobiet w kostiumach i mężczyzn w marynarkach. Drzewa wypuszczały pierwsze pączki, niektóre krzewy już zieleniły się z lekka. Jednocześnie łucja nie mogła nie zauważyć, że z dniem każdym profesor staje się coraz bardziej posępny i że pogarsza się też jego wygląd. Postanowiła wyciągać go też na spacery. Początkowo nie chciał nic o tym słyszeć. Zgodził się wreszcie pod warunkiem, że będą wychodzili wieczorami, unikając tych dzielnic, gdzie mogliby spotkać znajomych. Na wsi. Teraz musi być pięknie. Czy pani zna wiosnę na wsi? Mogliście ją sobie tylko przypominam. Z okresu dzieciństwa. To wiele pani straciła. Wiosna na wsi. Ziemia pachnie. Rozumie pani? Ziemia pachnie i powietrze pachnie. Ptaki. Dużo ptaków. Zakłopotane, zaaferowane latają. Ćwierkają, śpieszą się. Dźwigają jakieś źdźbła, jakieś słomki, jakieś kłaczki mchu. A skowronki wysoko na niebie i krowy wypędzają na pastwisko nie bo takie jasno błękitne spędziłem takich kilka wiosen na dalekich kresach na białorusi była tam pani kiedy nie nigdy Cichy kraj piękny kraj ziemia lekko faluje pagórkami między nimi leżą jeziora lasy gęste podszyte jałowcem i leszczyną chaty słomą kryte nie wszystkie te zamożniejsze gontem lub dranicą ale na ogół biedota biedni ludzie ubodzy prości dobrzy ludzie och że też nie przypomniało mi się to kiedy rozmawiał z jemiołem on twierdził że wszyscy ludzie są źli ale on mówił o mieście o poznałby tamten kraj poznałby tamtych ludzi może i miał rację miasto to potwór oddzieliło człowieka od ziemi asfaltem i betonem skądże ma czerpać uczucia? Uczucia idą z Ziemi, jak wszystkie soki żywotne, w mieście wysychają, kruszą się, zmieniają się w pył, zostaje tylko mózg rozgorączkowany walką o byt, mózg, który niezdolny jest do myślenia, jedno do kombinowania, do planowania jakiejś machinacji, aby prędzej, aby więcej, aby przebieglej. Człowiek nie widzi siebie, nie widzi świata. Niech pani spojrzy na te domy. Zasłaniają widnokrąg, otaczają nas ze wszystkich stron. Zostają tylko małe otwory, jakby tunele, którymi możemy się wydostać z wnętrza tego potwora. Kilka szos, kilka torów kolejowych. Zamyślił się, a po chwili mówił dalej. Jest na kresach takie małe miasteczko, nazywa się Radoliszki. Kilka uliczek, kościółek, drewniana cerkiewka i coś tysiąc czy dwa tysiące mieszkańców. Przez Radoliszki idzie trakt szeroki, wysadzany starymi brzozami. Brzozy grube, sękate, pokrzywione, korę mają za starości popękaną i szorstką. Trakt niby bita, ale jesienią i wiosną kałuże na nim stoją, a latem tumany kurzu wiatr zrywa. Za miasteczkiem trakt skręca na południe, już po kilku minutach widać z daleka młyn, młyn starego prokopamielnika. Młyn leży nad stawami, nad trzema stawami, to młyn wodny. Jeden staw jest wielki, gęsto obrośnięty wierzbiną i łozami, drugi mniejszy, w kształcie jakby nerki. Tu brzegi są łagodne, łąka spadzisto spływa aż do samej prawie wody... Dno piaszczyste, tu baby na desce kijankami piorą bieliznę, a po drugiej stronie, gdzie bujnie krzewi się olcha, kąpią się. Ale to dopiero od świętego Jana. Wierzą tam, że wcześniejsza kąpiel nie może wyjść na zdrowie. Natomiast dolny staw jest okrągły, tak jakby go ktoś cyrklem wymierzył. Tu pławi się konie i poi się bydło. Z szumem spada kaskada pieniącej się wody, a z góry dobiega nieustannie warczenie żarn. Po stawach pływają gęsi i kaczki, czasem siądzie na wodzie ceranka, lub łabędź przelotny, lub nurek. Młyn prokopa mielnika. Dobrzy ludzie, prości ludzie. Od trzech lat tam nie byłem, o, tam pamiętają mnie na pewno. Dla nich nie byłem człowiekiem niepotrzebnym, dla nich nie byłem zawadą. Zamyślił się. Nie tęskni pan za nimi? zapytała łuca. Co pani mówi? Ocknął się. Pytałam, czy pan za nimi nie tęskni. Twarz Wilczura rozjaśniła się uśmiechem. Chciałbym ich zobaczyć. Wiele się tam musiało pozmieniać. Trzy lata. Wasel pewno się ożenił. Natalka podrosła. Olga i Zonia pewno też znalazły sobie mężów. Poczciwe baby. Zaśmiał się i odwrócił się do uci Zonia nawet gwałtem wybierała się za mnie. Toż by była radość, gdybym tam zajechał. Pomyślała, że istotnie taka przejażdżka do owych radoliszek, które tak ciepło wspomina, zrobiłaby doskonale profesorowi, wpłynęłaby kojąco na jego nerwy, pozwoliła oderwać się od niedawnych przeżyć, wróciłby z niej odświeżony i z nowym zapasem energii. Wie pan co, profesorze? A dlaczego nie miałby pan ich odwiedzić, powiedziała. Odwiedzić dziwił się profesor. No tak, mówi pan o nich z takim ciepłem, wspomina ich pan tak mile. Byłaby to dla pana przyjemna rozrywka. Od tak dawna nie wyjeżdżał pan z Warszawy. Wilczur spojrzał na nią. ha powiedział, chce pani pozbyć się mnie, bodaj na krótko. Zaśmiała się. Właśnie chcę się pana pozbyć. Widzi, profesor, widzi, jaka jestem bezinteresowna? Namawiam pana do tej wycieczki, chociaż wiem, że tam pod radoliszkami czycha na panowa Sonia czy Zonia. Śmieli się oboje. Profesor od dawna nie był w tak dobrym humorze i Łucja zdawała sobie sprawę, że w nastrój ten wprowadziły go wspomnienia o wymłynie. Postanowiła kuć żelazo, póki gorące. Serio, nie widzę żadnego powodu, dla którego miałby pan odmawiać sobie tej przyjemności. A wie pani, że to wcale nie jest zła myśl, i sądzę, że tam ucieszyliby się z moich odwiedzin. A pan rozerwałby się trochę, obejrzał stare kąty, które tak lubi, odetchnął innym powietrzem. Właściwie mówiąc, nic pana nie trzyma teraz w Warszawie, a mamy taką śliczną wiosnę. Od tego dnia pomysł Lucji nie dawał Wilczorowi spokoju. Rzeczywiście, perspektywa odwiedzin w młynie Prokopa wydawała mu się coraz ponętniejsza. Był ożywiony, opowiadał Łucji coraz to nowsze szczegóły o młynie i o swoim tam bytowaniu. Po tygodniu, stawicznie zachęcany przez nią, powiedział jej wreszcie któregoś dnia. — Zdecydowałam się. Jadę do Radoliszek. Musimy tylko przedtem dokończyć zbieranie materiału do pierwszego tomu, a uporządkuje to już pani podczas mojej nieobecności ucieszyła się bardzo tym jego postanowieniem i ze zdwojoną gorliwością zabrała się do pracy. Pomimo pośpiechu stało się widoczne, że przeciągnie się ona co najmniej na miesiąc, co napełniało Łucję obawą, że tymczasem profesor może zmienić postanowienie. I stało się tak rzeczywiście, lecz w kierunku zgoła nieprzewidywanym. Oto pewnego dnia, gdy Łucja, jak zwykle po południu przyszła, zastała w gabinecie profesora niebywały nieład. Wszystkie szuflady były pootwierane, na, na otomanie piętrzyły się stosy książek, na parapecie okien stały pootwierane kasety chirurgiczne. — Co się stało? — zapytała zdumiona. Wilczur zerwał się od biurka z wyrazem rozradowania i podniecenia na twarzy. Zapomniał nawet przywitać się z nią. — Pan Ucjo — powiedział tonem uroczystym. Znalazłem, znalazłem wyjście dla siebie i wiem teraz już co zrobił i wiem po co żyję. Porzucam Warszawę na zawsze, tak, panu Ucjo. Byłem szalony czy otumaniony, żem wcześniej tego nie zrozumiał. Tak, powracam do nich już na zawsze. Tu wmówiono we mnie, że jestem nieprzydatny, ale tam, tam wiem, że będę potrzebny. Tam dowiodę sobie i innym, że nie jestem bezużytecznym rupieciem, że jeszcze mogę pracować, długie lata pracować dla dobra ludzi tylko nie tych tutejszych, złych ludzi złego miasta. Przecież tam tam byłem taki szczęśliwy. Widzi pani, co to jest miasto, zatruwa, ogłupia, wśród tych ulic, tego zgiełku, pośpiechu, namiętności, człowiek zapomina o tym, czym sam jest, zapomina o swoich upodobaniach i pragnieniach. Dostałem się w ten wir i jak opętany kręciłem się w nim, nie mogąc sobie uświadomić, że przecież nie tu jest moje miejsce, że wszystko mnie pociąga tam, do tamtych podniecony chodził po pokoju, mówiąc. Już wszystko sobie ułożyłem. Sprzedaję rzeczy, meble, bibliotekę, różne graty, osiągnę w ten sposób taką sumkę, że będę mógł za te pieniądze jako taką urządzić sobie małe ambulatorium w mynie, podręczną apteczkę i temu podobne rzeczy. Nie może pani sobie wyobrazić, jak bardzo jestem szczęśliwy. Tam w całej okolicy jest tylko jeden lekarz, który w dodatku klepie biedę i nie może sobie pozwalać na darmowe leczenie chłopów zresztą. On nie jest chirurgiem. Przypomnął im się wszystkim dawne czasy, czasy mego znachorstwa, tyle że, tyle że teraz będzie to zupełnie inaczej. Będę dysponował środkami dezynfekcyjnymi i pierwszorzędnymi instrumentami. Oho, ho, dużo tam na pewno znajdę roboty. Już teraz przypomniało mi się, że córka Gajowego z Radoliskich Lasów ma gus na wątrobie od strony wewnętrznej. Rozumie pani? Oczywiście nie mogłem jej nic pomóc, nie rozporządzając przyzwoitymi narzędziami, ale teraz spróbuję. Minęły trzy lata, może jeszcze żyje. Lucja stała nieruchomo i wodziła za nim przerażonym spojrzeniem. Mówił coś dalej, ale już tego nie słyszała. Całkowicie opanowana myślał, że on wyjedzie, że, że wyjedzie na zawsze, że nie będzie go mogła codziennie widywać, pomagać mu, czuwać nad nim, dbać o jego sprawę, o jego zdrowie. Goryczą też napełniała ją świadomość, że powziął postanowienie wyjazdu i nie zastanowił się nawet, jakim to dla niej będzie ciosem. I nie przyszło mu do głowy, jak bardzo będzie cierpiała nad tym. Nie pomyślał o niej, nie wziął jej w rachubę. Oto i teraz zdawał się jej nie dostrzegać, przemierzał szybkimi krokami pokój na ukos i mówił. Popełniłem szalony błąd, że w ogóle stamtąd wyjechałem. Bo i po co? Po co, skoro mi tam było tak dobrze? Tam moje miejsce, tam odetchnę od tego miasta, tam znajdę ufność i przywiązanie. Otóż to w tym tkwi szczęście, jeżeli nie szczęście, to w każdym razie poczucie zadowolenia, poczucie przydatności, to bodaj na jedno wychodzi. Mówił o nich, mówił o sobie, tylko o niej nie wspominał wcale. Kuzyna jednak nie zaliczała siebie do tych kobiet, które łatwo rezygnują z pozycji na pozór przegranych. Gdzieś w podświadomości zrodziła jej się nagle decyzja. Już w następnej chwili myśl skonkretyzowała się w słowach: Pojadę z panem, profesorze. W pierwszej chwili nie zrozumiał. Co pani mówi? Powtórzyła dobitnie. Mówię, że pojadę z panem ha, to doskonale ucieszył się, ale wolałbym, żeby pani przyjechała mnie odwiedzić, kiedy już się tam za kiedy wszystko urządzę. ha, pokażę pani tam wszystko, zobaczy pani, jak tam pięknie i jak miło. Nie, profesorze, przerwała mu. Ja chcę jechać z panem i jechać i zostać tam z panem. Spojrzał na nią niedowierzająco. Cóż to za żarty? Wcale nie żarty. Pojadę z panem. Cóż za niedorzeczny pomysł? Dlaczego niedorzeczny? No, bo gdzież pani w tym wieku na głuchą prowincję? Nie, nie ma nawet o czym mówić. A jednak pojadę, zacięła się. Wilczur zatrzymał się przed nią. A czy mogę wiedzieć po co? Po co pani tam ma jechać? Będę panu pomagała. Ale ja nie potrzebuję żadnej pomocy. To pan mówi nieprawdę. Przy każdej operacji potrzebna jest pomoc. Wilczur szachnął się do tego nie jest potrzebna pomoc lekarki wystarczy byle chłopak wiejski lub baba w to nie uwierzę by ktoś nieobeznany z medycyną mógł przydać się bardziej niż dyplomowany lekarz a poza tym sam pan mówił że będzie tam duży napływ chorych że często musiał pan powierzać opatrunki komuś niewprawnemu wiem że przydam się panu zresztą i panu też przyda się kobieca opieka dlaczego nie miałabym jechać mnie też z warszawą nic nie wiąże nic mnie tu nie trzyma Wilczur zirytował się. To bardzo źle, bo właśnie powinno panią tu trzymać. Tu jest szerokie pole działania, tu pani zrobi karierę i znajdzie pani sobie odpowiedniego męża. A w ogóle, nie mamy po co tej sprawy wałkować, bo ode mnie zależy, czy zabiorę panią, czy nie, a ja z góry powiadam, że nie zabiorę. Nie miałbym chwili spokoju sumienia i uważałbym siebie za ostatniego łotra, gdybym zabijał pani świat deskami gdzieś na dalekich kresach. Ja jestem stary i niczego już dla siebie nie pragnę. Mnie wystarczy to, że mogę służyć innym ludziom, ale pani młoda dziewczyna ma jeszcze całe życie przed sobą, ma jeszcze prawo do osobistego szczęścia. Łucja potrząsnęła głową. Pięknie, ale nie bierze pan profesor pod uwagę tego, że moim osobistym szczęściem jest właśnie pomaganie panu. To są banieluki. Za kilka miesięcy czy za rok wywietrzeje to pani z głowy i wtedy dopiero poczuje się pani nieszczęśliwa, znudzona i zgorzkniała. A ja będę musiał to znosić, w dodatku z pełnym poczuciem własnej winy. Źle mówię źle mówię, że będę musiał, bo nie będę. A nie będę dlatego, że pani nie zabiorę. I kwestia skończona. Jeżeli pani chce mi okazać swoją dobroć, pomoże mi pani przy likwidacji całego tego kramu. Z tym będzie dużo roboty, a już pali mnie niecierpliwość. Chciałbym jak najprędzej wyjechać. Apodyktyczność profesora sprawiła to, że Łucja nie powracała już więcej do tego tematu. Polemizowanie z Wilczorem byłoby zupełnie beznadziejne. Pomimo to nie starała się przewlec przygotowań do jego odjazdu. Zajęła się gorliwie wyszukiwaniem nabywców i targowaniem się z nimi, jednocześnie pomagała profesorowi w przerobieniu zakupów. Wreszcie wszystko zbliżało się do zakończenia. Wyjazd został ustalony na 14 kwietnia. Poprzedniego dnia wieczorem Wilczór pożegnał się z Lucją. Jego pociąg odchodził o siódmej rano i nie chciałby tak wcześnie zrywała się z łóżka dla odprowadzenia go na dworzec. Gdy już jakoś się tam uplasuje, mówił, napiszą do pani z zaproszeniem, Ucieszę się bardzo, jeżeli przyjedzie pani tam na kilka dni, a choćby i na spędzenie całego urlopu. Pożegnała go bardzo serdecznie, z miłym zdziwieniem stwierdził, że, że nawet nie próbowała upierać się przy odprowadzeniu go na dworzec. Była wesoła, a może tak umiejętnie nadrabiała miną, nie chcąc sprawić mu przykrości. Jakie ona ma dobre serce! Myślał, gdy się rozstali. To złota dziewczyna. I nagle żal mu się zrobiło, że, że tak kategorycznie odrzucił jej ofiarną gotowość towarzyszenia mu na kresy, natychmiast jednak siebie zreflektował. Nie, to musi być nowe życie, nowa faza. To już nie dla mnie, to dla innych. Nazajutrz o godzinie szóstej był na dworcu wraz z Józefem i z wieloma kuframi, które trzeba było nadać na bagaż. Gdy przed odejściem pociągu przechadzał się po peronie, wciąż spoglądał na zegarek. Sam wprawdzie prosił, sam nalegał, by łucja nie przechodziła, doznał jednak przykrego rozczarowanie, że jej nie było. Na chwilę nawet opanował go głęboki smutek graniczący ze zniechęceniem. Konduktorzy oznajmili, że czas wsiadać. Pożegnał się z Józefem i wyszedł do swego przedziału. Przez otwarte okno wpadł jasny snop słońca. Oparł się i patrzył na pustawy peron. O oznaczonej minucie pociąg ruszył z miejsca. wilczór stał w oknie, patrząc na oddalającą się Warszawę, na to złe miasto, którego zmogło, złamało i oto wypluwało ze swego wnętrza jako coś zbędnego, już wyssanego, bezużytecznego. Niech im Bóg przebaczy, niech im Bóg przebaczy, powtarzały jego usta, ale w sercu słowa te nie znajdowały żadnego echa. Serce było ściśnięte bolesnym skurczem, zapiekła się w nim krzywda, zaskorupiał żal. I to straszne uczucie samotności. Wiedział, że po przybyciu na miejsce uczucie to minie, ale teraz było mu z nim nadmiarę ciężko. Koła wagonu dudniły już na ostatnich zwrotnicach, ostatnie domki miasta oddalały się z przyspieszoną szybkością, ostatnie dymy kominów fabrycznych potwora rozstapiały się w horyzoncie. Za plecami posłyszał odgłos otwieranych drzwi przedziału. Odwrócił się. Przed nim stała łucja z naseserem w ręku.